słów parę na temat podatków, tego co działo się na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Pani poseł Anna Wasilewska, słów parę na temat problemów w edukacji i oświacie. I Paweł Papke, jego domena to sport oczywiście, i słów parę na temat konsekwencji ustawy o sporcie. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to na tym posiedzeniu Sejmu próbowaliśmy wymusić na rządzących pewną refleksję. Pamiętacie Państwo, mówiliśmy o tym ostatnio, polska gospodarka ma się nie najgorzej, a wręcz całkiem nieźle. Rosną dochody podatkowe głównie dzięki wzrostowi PKB, ale także dzięki poprawie ściągalności podatków. I zakładaliśmy, że to dobry czas na to, aby PiS zaczął wypełniać swoje zobowiązania wyborcze. Także w tej kwestii, z tego na posiedzeniu Sejmu rozpatrywane były projekty złożone w Sejmie przez opozycję dotyczące zmian w podatku dochodowym. I projekty te dotyczyły kwoty wolnej. Przypomnę tylko 8 tysięcy złotych, tyle PiS w kampanii wyborczej obiecywał. No niestety ten projekt został odrzucony. Kolejny projekt to projekt dotyczący kosztów uzyskania przychodów dla twórców. To kwestia umowy o dzieło i zmian reguł gry w tym zakresie. To także w deklaracjach wyborczych wybrzmiewało bardzo często. Niestety tego projektu PiS także nie zaakceptował. W zamian za to no, mamy jednak dodatkowe opłaty, takie jak dodatkowe opłaty w energetyce, opłaty za wodę czy opłaty za ścieki. I w konsekwencji, mimo tego wzrostu gospodarczego, mimo wzrostu dochodów podatkowych, pogarsza się sytuacja polskich rodzin. PiS coraz głębiej do nich sięga. Odczuwamy to wszyscy, no, nie tylko już w tej chwili w systemie podatkowym, ale także przy codziennych zakupach. Widać to także, jeśli chodzi o ceny podstawowych produktów, takich jak masło czy chleb na przykład. I tyle, jeśli chodzi o te kwestie. Bardzo proszę, Aniu. Szanowni Państwo, ja może nie tyle, że są problemy w edukacji, ale parę słów na temat nowego projektu ustawy, który dostaliśmy w ostatnim tygodniu. I oczywiście w trybie ekspresowym było pierwsze czytanie, a była to ustawa dotycząca finansowania zadań oświatowych. Po pierwszym czytaniu poszło do prac w komisji i już jutro mamy podkomisję, gdzie będziemy procedować punkt po punkcie całą ustawę. Są zmiany i to są duże zmiany. I myślę, że ta ustawa, która mówi o finansowaniu zadań oświatowych, jednocześnie zmienia kartę nauczyciela. Nie powinno być to razem, powinno być osobno, ale niestety tak to się dzieje. Nie zmieniło się właściwie, kwota w budżecie nie jest zwiększona, ale zmiany, które wprowadzą te dwie ustawy, spowodują, że no będą, część pieniędzy nauczyciele zostaną, będą mieć zabrane, inni dostaną. I tak, zmiany dotyczą dotacji w szkołach niepublicznych dla dorosłych. W tej chwili pieniądze będą tylko i wyłącznie przekazywane za osobę, która wykaże się zdanym egzaminem bądź też zdaną maturą. Dalej dotacje celowe. Szkoły dostaną jedną kwotę na bezpłatne podręczniki, na materiały edukacyjne i na materiały ćwiczeniowe. I to od dyrektora będzie zależało, jakie książki będą dla dzieci zakupione. Dalej dotacje dla przedszkoli przekazywane na faktyczną ilość dzieci i będzie tam określona graniczna kwota na płace dla nauczycieli. Ale te zmiany, jakby można powiedzieć finansowe, pociągają za sobą zmiany w karcie nauczyciela. I tak na przykład ocena dorobku zawodowego nauczycieli, były trzy oceny, będą cztery. Modyfikacja ścieżki awansu zawodowego, wydłużenie od 10 lat do 15. Nauczyciel stażysta do tej pory miał 9 miesięcy, w tej chwili będzie miał rok i 9 miesięcy. I będzie się to kończyło egzaminem. Dalej, dodatek motywacyjny. Do tej pory było tak, że każdy z nauczycieli dostawał, kwota była naliczona na każdego nauczyciela. W tej chwili dodatek dla nauczycieli będzie tylko dla nauczycieli dyplomowanych, którzy
już pracują 3 lata po uzyskaniu tego statusu, czyli automatycznie jest to zaoszczędzenie pieniędzy, bo nie będzie podwyżek zaraz po chociażby uzyskaniu stopnia awansu stażysty. Myślę, że nie do końca jest to dobre, bo jest to motywacja tylko dla nauczycieli dyplomowanych. Natomiast ci wszyscy, którzy przechodzą całą ścieżkę, niestety żadnych środków, żadnych pieniędzy nie będą dostawać. Następna ciekawa rzecz, która będzie, to jest pieniądze, płace po przepracowanym miesiącu. Nauczyciele to była jedyna grupa zawodowa, która dostawała pieniądze na początku miesiąca, czyli z góry. W tej chwili, w 2019 roku, będzie się to działo przez cały rok, że co miesiąc będzie kilka dni później wypłata, nie później niż po 34 dniach. I konsekwencji będzie tak, że 1 stycznia dostaną, ale w grudniu już dostaną 31 stycznia, czyli będzie to z dołu. Dalej uchyla się prawo do lokalu mieszkaniowego, ujednolicone jest tygodniowe pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów. Do tej pory był różny wymiar, a w tej chwili wszyscy mają 22 godziny, z czego tam, gdzie pracują nauczyciele w integracyjnych szkołach bądź też specjalnych, wtedy będzie 20 godzin. Urlop zdrowotny. Nauczycielom przysługuje urlop zdrowotny. W tej chwili taki urlop będzie mógł tylko przyznać lekarz medycyny pracy, nie lekarz chociażby pierwszego kontaktu, tak jak to było do tej pory. To są takie, myślę, że bardzo ważne zmiany, które są wprowadzane. Nie wiem, na ile jeszcze da nam się coś wynegocjować w podkomisji czy w komisji, dlatego że wiadomo, wszyscy wiemy doskonale, że w głosowaniu i tak partia rządząca przeforsuje to, co chce. Ale chcę na to zwrócić uwagę i myślę, że dobrze, żeby nauczyciele też do tego się przygotowywali, bo myślę, że wejdzie to w życie nieodwołalnie i tak właściwie 2019-2020 rok to będzie ten, gdzie w szkołach będzie się dużo działo, właśnie jeśli chodzi o finanse. I sięgamy też do kieszeni nauczycieli. Oczywiście, no bo tak jak powiedziałam, nie dostają przedłużona ścieżka edukacyjna, powoduje, że coraz więcej pieniędzy będzie zabrane od nauczycieli. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym wspomnieć o sytuacji sportowców, naszych byłych zasłużonych sportowców, która dosięgnęła ich po tej słynnej ustawie DSW bekalizacyjnej. Ona była w zeszłym roku na jesieni procedowana w Sejmie. Platforma Obywatelska ostrzegała przed skutkami i tymi długofalowymi, które może ta ustawa dosięgnąć, jeśli chodzi o byłych sportowców. Wiemy doskonale, jak sport funkcjonował w czasach tych przeszłych PRL-u. Wybitni sportowcy byli na etatach często klubów milicyjnych, wojskowych, mundurowych. Apelowaliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i do Ministerstwa Sportu i Turystyki, aby osobno potraktowała te osoby i tych wybitnych sportowców, którzy reprezentowali nas w przeszłości, aby podejść do tego indywidualnie. Niestety ustawa ta dosięgnęła naszych wybitnych sportowców. Na przykład pana Kazimierza Kmiecika, reprezentanta z drużyny Orłów Górskiego, pana Leszka Tellingera, wspaniałego żużlowca pochodzącego z Bydgoszczy, pana Antoniego Szymanowskiego, zawodnika Gwardii, oczywiście zawodnika wspaniałej drużyny z 1974 roku. My jako Platforma Obywatelska mamy apel, aby przyjrzeć się problemom tym sportowcom i ich rodzin, aby im nie obniżać tej emerytury czy tych świadczeń do minimalnych. Drugi temat, o którym chciałbym wspomnieć, to jest olsztyński budżet obywatelski. Platforma Obywatelska, nasza olsztyńska, na czele z Marcinem Puchcińskim zaangażowała się w promocję olsztyńskiego OBO, dostrzegając niedostatki promocji, dostrzegając małe zainteresowanie naszych mieszkańców, postanowiliśmy wesprzeć pana prezydenta w tym temacie. Przypomnę tylko, że Platforma Obywatelska od początku powstania olsztyńskiego budżetu obywatelskiego wspierała tą inicjatywę. Jesteśmy jak najbardziej za tym, aby nasi mieszkańcy naszego miasta mieli większy i coraz większy wpływ na to, jak są wydatkowane
środki z budżetu miasta. Przypominam wszystkim mieszkańcom, ja jako mieszkaniec tego wspaniałego miasta, jeszcze mamy tylko tydzień, aby móc zagłosować na projekt, czy dzielnicowy, czy też ogólnoolsztyński. Weźmy sprawę w swoje ręce, zdecydujmy, jak skutecznie i jak mądrze wydatkować środki z budżetu Olsztyna. 3,5 miliona złotych w rękach mieszkańców. Tak? Ponad 3,5 miliona złotych, bezpośrednia decyzja w mieszkańcach. Zachęcamy do tego, aby wziąć ten budżet w swoje ręce, aby mieć wpływ realny na to, jak będą wyglądały inwestycje i oczywiście inne imprezy kulturalne czy też turystyczne, które są wpisane do tego głosowania i które mogą wygrać w tym głosowaniu. Ja zagłosowałam, a ty? Ja jeszcze nie, ale ja nie jestem mieszkańcem Olsztyna. A ty? Ja oczywiście w pierwszym dniu miałem przyjemność zagłosować. Oczywiście z małymi kłopotami, bo jeszcze jakby urząd nie był przygotowany, ale daliśmy sobie radę, w formie papierowej zagłosowałem, ale oczywiście można w formie papierowej pozyskać odpowiednie formularze w różnych punktach naszego miasta, ale w naszych czasach, rozwijającym się technologicznie, apelujemy do tego, aby głosować w formie elektronicznej. Bardzo łatwy i czytelny system, który w kilka, nie chciałbym powiedzieć sekund, ale dosłownie zajmie nam to chwilę, aby skutecznie zagłosować w tym budżecie. Dziękuję. Jeszcze miałbym pytanie, jeśli chodzi właśnie o posła Papkę i włączenie się do promocji OBO. Pojawiały się od razu komentarze takie, że jest to element kampanii wyborczej. Między innymi też prezydent Grzymowicz miał mówić o tym, że nikt z nim tego nie konsultował, że to miało być zawsze wyłączone od jakiejkolwiek partii. Miał być to budżet dla samych mieszkańców i bez ingerencji partii politycznych. Jak pan odeprze te zarzuty, że jest to też element kampanii wyborczej dla pana? Troszeczkę mnie dziwi opinia pana prezydenta Grzymowicza. Kampania parlamentarna za ponad 24 miesiące, kampania samorządowa za 13 miesięcy, więc nie można tu mówić o jakby kampanii, prawda? Marcin Kuciński jest szefem Platformy Obywatelskiej w Olsztynie. Jestem parlamentarzystą z tego miasta i z tego regionu, mieszkańcem tego miasta i czułem się nawet w obowiązku, żeby wesprzeć urzędników ratusza i pana prezydenta w tej akcji. Platforma Obywatelska, tak jak powiedziałem, już od zawsze głosuje wspólnie również z panem prezydentem za tym, aby ten budżet przyjmować. Budżet ogólny Olsztyna, a w nim jest oczywiście zapisane olsztyńskie OBO. Dlatego jesteśmy naturalnym sprzymierzeńcem dobrych inicjatyw, a to jest na pewno dobra inicjatywa i zawsze Platforma Obywatelska będzie wspierała tego typu akcje. Wszystkim powinno zależeć na tym, aby obywatele w tego typu sprawach wypowiadali się, że to zaangażowanie było jak największe. Temu sprzyjają nasze działania, na to są zorientowane. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.